Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Gościem dzisiejszego programu Jakub Masłowski z KTS Gliwice. Witaj, Jakub. Witam serdecznie. Rozmawiamy w niedzielę, wczoraj była sobota, ruszyły rozgrywki pierwszej ligi tenisa stołowego. Jak się czujesz ty i cały zespół, bo w końcu po wielu miesiącach jest gra? Cieszymy się, że mogliśmy wrócić praktycznie po półrocznej przerwie do rozgrywek ligowych. Czas koronawirusa no nie był łatwy, bo początki były takie, że nie było opcji, gdzie pograć. Później graliśmy gdzieś tam po garażach, po różnych salach takich nieoficjalnych, a w wakacje już normalnie przygotowania ruszyły, także udało mi się zaliczyć kilka tam turniejów przed ligą. No i wczoraj pokonaliśmy Beniaminka, choć nie do końca można powiedzieć, że to był taki łatwy mecz. Ja miałem walkę także. Powiedz mi, rola Beniaminka jest trochę niewdzięczna. Dla przypomnienia, ty występowałeś całkiem niedawno w rozgrywkach Superligi w drużynie Warta Kostrzyn nad Otrą, też w roli Beniaminka. Ale co byś przekazał ewentualnie Lubartowianom, bo znasz tą perspektywę. Będzie im trudno, będzie im łatwo? No, rola Beniaminka nie jest łatwa. Trzeba szukać walki o każdy punkt. I nie zawsze podchodzić wynikowo do spotkania, tylko po prostu grać i starać się o każdy punkt. Powiedz mi tak, u was w zespole małe zmiany zaszły, ty się pojawiłeś, ale mimo wszystko towarzystwo jest ci bardzo dobrze znane, bo niektórzy mogą się śmiać, że jest to dawne BSTS Bielsko-Biała. Dobrze wrócić do znanego, dobrego towarzystwa? Dobrze się czuję w gronie tych zawodników. Razem też tworzymy grupę treningową, dlatego nie odczułem żadnej nowości, gdy dołączyłem do tej drużyny i przyjęli mnie jak swojego. Powiedz mi, czy klub przed wami postawił jakieś zadanie na ten sezon? Czy możemy w ogóle głośno o tym mówić? Czy to jest temat tabu? Troszeczkę żartujemy sobie, ale jakie jest spojrzenie na tę sprawę? Nie mamy konkretnych celów, tak? Będziemy walczyć w każdym meczu. W tej lidze są mocne ekipy z aspiracjami na awans do Superligi, a my skupiamy się na walce. W najwyższej, najlepszej dyspozycji wszystkich zawodników jesteśmy groźną drużyną, także zobaczymy, co uda się ugrać. Wydaje się, że to będą bardzo ciekawe rozgrywki, bo kilka zespołów bardzo interesujące roszady w składzie dokonały, a więc przed twoim zespołem, jak i kibicami, którzy będą przychodzić na wasze mecze, interesująca aspiracja jako kibic, a dla was jako gra, wzajemna synergia, wymiana dobrego wpływu. Możesz się z tym zgodzić? Myślę, że tak. No, ogólnie ten sezon może być też poniekąd niespodzianką. Zaszły różne zmiany kadrowe, ale też trzeba brać pod uwagę półroczną przerwę koronawirusa, więc wszystko wyjdzie przy stole tak naprawdę. Wróćmy do wczorajszego meczu. Przypomnienia, rozmawiamy w niedzielę, wczoraj była sobota, wczoraj po południu twarz mecz z Lubartowem. Twoja rozgrywka, twoje dwa mecze singlowe i debel, jakbyś to podsumował? Powiedziałeś, że była walka. A jakbyś ocenił swoją własną dyspozycję? No, pierwszy mecz w nowym klubie nie był do końca dla mnie łatwy. Przed własną publicznością. Miałem drugi pojedynek zacięty, ale udało się i ostatecznie wygrałem go 3-1. Przede wszystkim czwarty set był bardzo zacięty. Po przewagach wygrałem i zdobyłem drugi punkt singlowy dla swojej drużyny i ostatecznie odnieśliśmy zwycięstwo w całym meczu. Mecz drugiej kolejki, z kim gracie i gdzie? Na drugiej kolejki będzie bardzo ciekawym spotkaniem. 19 września o godzinie 16 zapraszamy wszystkich kibiców do hali Łabędź w Gliwicach. Będziemy podejmować drużynę z drugą Polonię Bytom. Jest to mecz derbowy, także na pewno bardzo ciekawe widowisko i rywalizacja dla kibiców. Dziękujemy za rozmowę, to by było na tyle. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i zapraszamy na mecz. Thank you.